Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych w naszym studiu. Monika Słowik, kierownik stada ogierów w Książu, po raz pierwszy w naszym studiu, witam serdecznie. Pani kierownik, stado ogierów w Książu od niedawna należy do ośrodka hodowli zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, zostało zakładem w ramach tej spółki. Ani w Wałbrzychu ten pomysł się nie podobał, ani w Kamieńcu Ząbkowickim prezes, który jeszcze kilka miesięcy temu pełnił to stanowisko, nie był zachwycony z połączenia tych spółek. Jakie są korzyści z tego rozwiązania? Stada i stadniny w Polsce to ośrodki, które, przede wszystkim stadniny, to są ośrodki, które mają nie tylko i wyłącznie hodowlę zwierzęcą i przede wszystkim konie, ale również inną produkcję roślinną i zwierzęcą i roślinną. Przy stadzie ogierów tak troszkę trudno o tym mówić, zwłaszcza przy stadzie, które nie do końca ma ziemię, po to, żeby ta produkcja roślinna była duża. Takie rozwiązanie, jak zostało wymyślone w Książu, to nie jest rozwiązanie, które jest ewenementem, ponieważ stado ogierów w Gnieźnie zostało połączone z ośrodkiem w Żydowie. Stado ogierów w Sierakowie z Gałowem. W tej chwili jest łączenie również i stadniny koni i stada ogierów w Białce. Książ od 9 października 2013 roku oficjalnie jest zakładem ośrodka hodowli zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim i takie rozwiązanie zostało wymyślone po to, żeby troszkę pomóc przede wszystkim finansowo tym ośrodkom hodowli, które prowadzą, w których jest prowadzona przede wszystkim hodowla zwierzęca, konna, czyli stadą ogierów. I takie rozwiązanie ma również pokazać, że jednak Skarbowi Państwa, który jest właścicielem tych stad ogierów, bardzo zależy i Agencji Nieruchomości Rolnych na hodowli koni. Te wszystkie spółki, o których Pani mówi, należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak. Więc średnio należą do Skarbu Państwa. Czyli ja rozumiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych dba w ten sposób o swoje biznesy, łączy je w taki sposób, żeby te słabsze były wspomagane przez te, które sobie radzą lepiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pamiętajmy o tym, że w stadzie ogierów w Książu mamy hodowlę koni rasy zachowawczej, koni rasy śląskiej. Koni, które świetnie się sprawdzają na arenach międzynarodowych w konkurencji powożenia, które są rzeczywiście świetnym materiałem, jeżeli chodzi o chociażby straż miejską, prawda, bo to są konie super spokojne. Na tych koniach jest prowadzona rekreacja, na tych koniach prowadzona jest hipoterapia. Panie kierownik, to dlaczego, jeżeli macie te konie i one są tak świetne, nie można na nich zarobić i być niepodległą spółką? Myślę, że tutaj jest troszeczkę też i zaszłości finansowych, prawda? Bo niewątpliwie największym problemem stada ogierów w Książu były zaszłości finansowe i dlatego przecież tego połączenia nie byłoby, gdyby stado finansowało się samo, gdyby było w stanie pokazać dodatni wynik finansowy. Ja tutaj absolutnie nie winię swoich poprzedników w stadzie, dlatego że po prostu no, hodowla koni, oprócz tych super elitarnych, w bardzo wielu krajach jest wbrew pozorom dotowana. I myślę, że to jest wyjście agencyjne naprzeciwko temu, żeby w taki sposób wspomagać jednak finansowo stada ogierów, w których jest prowadzona na pewno działalność nie tylko i wyłącznie dla samego Skarbu Państwa, ale przede wszystkim dla hodowli krajowej, dla hodowli polskiej. Czy to oznacza, że Pani kieruje przedsięwzięciem, które docelowo i tak nie jest w stanie na siebie zarobić? Że nie ma w ogóle takich planów? Jak to wygląda? Jak Pani, rozumiem, że Pani przyjechała, zajrzała w papiery, zobaczyła, no finanse są takie, jakie są. Tak. No ale teraz, co przed nami? Co przed nami? No na pewno stado ogierów, pierwsze, najważniejsze swoją funkcję, nazwa się nie zmieniła. Jest to co prawda zakład, tak? Nie jest to samodzielna spółka Skarbu Państwa, jest to zakład ośrodka hodowli zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim. Natomiast z drugiej strony to jest również i miejsce, które oprócz działań hodowlanych na pewno będzie działało w sposób prospołeczny, tak? Czyli żyjemy w pewnej bardzo określonej rzeczywistości,
rzeczywistości. Stado ogierów, które jest de facto ośrodkiem trochę rolniczym, funkcjonuje na terenie dużego miasta, dużej aglomeracji, aglomeracji wałbrzyskiej. Więc to jest też nasz naturalny partner, prawda? Z jednej strony pod względem hodowlanym na pewno będzie to Agencja Nieruchomości Rolnych, na pewno to będzie Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu, na pewno to będą właściciele koni i przede wszystkim dzierżawcy ogierów ze stada, ale z drugiej strony ta społeczność, która też na pewno oczekuje pewnych rzeczy od stada, które jest po pierwsze historyczne, po drugie ma świetne konie, no i po trzecie chciałoby się zobaczyć tutaj wystawy, pokazy, zawody, które będą trochę przybliżało stado pani miastu to nazwała, i odwrotnie. Pani to nazwała działalnością prospołeczną, a ja bym chciał jeszcze do tych finansów wrócić. Czy jak pani objęła stanowisko, pani ma postawiła sobie cel, albo pani postawiono cel, że za rok albo za dwa wychodzicie na zero, albo za rok albo za dwa zaczynacie na ciebie zarabiać. Jak to wygląda? Oczywiście, że w pierwszym kwartale 2014 roku będzie powstawała i strategia, i program restrukturyzacji zakładu stada ogierów w Książu. Takiej, która będzie na pewno długofalowa, ponieważ no nie jest to działanie w przeciągu roku, pewnych rzeczy też się nie uda zrobić od razu, tak? Dlatego, że planów można mieć dużo, a ja uważam, że jeżeli z 10 planów dwa wypalą i wypalą finansowo, to jest dobrze. Dwa, że to jest kwestia jeszcze przyjrzenia się temu, co jest i nie negowania tego, co jest, tylko może się to inaczej uda zorganizować, prawda? I to nie tylko i wyłącznie pod względem organizacyjnym, ale również i finansowym. Czyli rozumiem, że w tym momencie te finanse, te takie plany finansowe, o jakich wspomniałem, nie są jeszcze określone. Będzie na razie strategia, będzie się pani przyglądała i wtedy podejmie pani decyzję. Pierwsza, najważniejsza rzecz, to proszę pamiętać o tym, że właśnie jesteśmy jednak uzależnieni od naszego właściciela. Naszym właścicielem w tej chwili i spółką matką jest Kamieniec Ząbkowicki i Ośrodek Hodowli Zarodowej. Więc te plany, które zostaną przedstawione, muszą być zatwierdzone przez Kamieniec. No właściwie troszkę dwustronnie, prawda? Bo z jednej strony muszą uzyskać akceptację tego, kto w tej chwili sprawuje władzę i ma swoją własną strategię, a z drugiej strony to się musi wpisywać również w pewne plany. Zdaje się, że tego się w Wałbrzychu niektórzy obawiali, że będzie jeszcze jakaś instancja gdzieś po drodze poza Wałbrzychem, która te plany zatwierdza. Czy możemy mówić w tym momencie w takim razie o jakimś modelu biznesowym stada ogierów, że pani wie, że na tym produkcie można zarabiać i to będzie wasz motor, pozostałe działalności będą poboczne, bo ja patrzę na wasz cennik. Spojrzałem zawsze, jak firma chce zarabiać, no to musi się zdecydować na jakiś plan, jakiś model biznesowy. Wynajem bryczek, jazda konna, zwiedzanie noclegi, krycie klaczy i tak dalej. Która z tych usług, z tych propozycji, z tych produktów to jest coś, co będzie najważniejsze w biznesie? Ja myślę, że tutaj tak naprawdę finanse przychodzą troszeczkę z innych rzeczy, których być może w cenniku nawet nie ma, bo w ciągu roku prowadzone są trzy zakłady, tak zwane nabory do zakładów treningowych na terenie stada ogierów w Książu. Dwa to są zakłady dla klaczy, jeden to jest zakład dla ogierów. Te zakłady trwają po 60 dni, czyli 180 dni w roku. Mamy tutaj stajnie wypełnione końmi, które przyjeżdżają, za które właściciele płacą, które zdają próby dzielności. To jest oczywiście działalność hodowlana. Natomiast ja uważam, że taką działalnością, która może przynieść też dość znaczne środki finansowe, jest działalność prowadzenia pensjonatu. I tutaj trzeba rzeczywiście trochę pogodzić wodę z ogniem, bo jeżeli mamy 180 dni w roku konie, które są końmi zewnętrznymi i które muszą mieć zagwarantowane miejsca do tej próby i chcemy pozyskiwać klientów dla pensjonatu. Pensjonatu rozumiem dla koni, dla tak? Koni, tak, dla pensjonatu dla koni, no to tutaj musimy się zdecydować na pewne działania, być może też i inwestycyjne, dlatego że niektóre stajnie ze względu na to, że tam są stanowiska, w tej chwili nie są wykorzystane, ale tutaj myślałabym raczej o takim modelu znalezienia takiej oferty całorocznej, bo całorocznie no, pół kolonii prowadzić nie będziemy. Działalność rekreacyjna jest prowadzona dzięki krytej ujeżdżalni w systemie całorocznym, ale wiadomo, że tak najbardziej atrakcyjne dla nas wszystkich to jest wtedy, kiedy jest ciepło, prawda? No, to jest zupełnie naturalne. Natomiast ja myślę, że ta działalność związana z pensjonatem zarówno sportowym, jak i z pensjonatem ludzi, którzy są związani rekreacyjnie z końmi, pozwala na pewnego rodzaju uruchomienie
też troszkę innych obszarów, bo w momencie, kiedy mamy tylko i wyłącznie grupę ludzi zainteresowanych pewnego rodzaju działalnością w stadzie, no to ukierunkowujemy się, ale również i zawężamy to grono klientów. Jeżeli wychodzimy do tych, którzy w sposób profesjonalny nigdy nie będą związani z końmi, to uruchamiamy też pewne inne pokłady i pewne inne pomysły. Pomysłem na to, żeby w stadzie się troszkę działo, też jest takie stworzenie centrum szkolenia, które będzie związane z hipiką, ale związane z hipiką w bardzo szerokim tego znaczeniu, a więc takie skierowane i do tych osób, które są profesjonalnie związane z końmi, więc sędziowie, trenerzy, gospodarze torów, ale również i takie troszkę działania edukacyjne dla szkół, trochę działania resocjalizacyjne, bo uważam, że konie świetnie uczą pokory. Konie dają zawód. Na zachodzie moi koledzy z Francji zawsze mi mówią w ten sposób, że we Francji w totalizatorze wyścigowym, który finansuje nie tylko wyścigi, ale również w dużej części inwestycje, w dużej części sport, w dużej części rekreacje, ale taką rekreację bardzo, bardzo szeroko pojętą. Ten totalizator wyścigowy ma obroty roczne rzędu 10 miliardów euro. Oczywiście ta droga była bardzo długa, żeby taki obrót uzyskać w tym totalizatorze wyścigowym. Natomiast oni wszyscy żyją z koni. Oni cały czas pokazują, że jeden koń to jest około 4 miejsc pracy, właśnie, pośrednio i bezpośrednio. Na prawda? Całym, właściwie tak. Na zachodzie działalność związana z jeździectwem, z ujeżdżeniem, to są wielcy sponsorzy, bardzo prestiżowe zawody. Nie wiem, producenci drogich zegarków się przy tej okazji reklamują, a w Polsce mamy ten najbliższy przykład dla Wałbrzyszan. Się okazuje, że ledwo to do tej pory wszędzie i w zasadzie trudno powiedzieć dlaczego, bo pani mówi, że też pani poprzedników nie wini, jak rozumiem, jakieś pani usprawiedliwienie znajduje. Oczywiście, dlatego że jeżeli jest wynik finansowy jest taki, jaki jest, no to możemy powiedzieć w ten sposób. Były wspaniałe zawody ujeżdżeniowe, rangi Pucharu Świata, do roku 2005 odbywające się w Książu, od 2005 odbywają się we Wrocławiu. Wiadomo, że wszyscy by chcieli, żeby te zawody wróciły do Książa, prawda? Dlatego, że pani była dyrektorem torów na Partynicach. Tak, byłam dyrektorem torów. Czy to był ten czas, kiedy... Tak, można powiedzieć, że częściowo trochę i nawet przejęłam te zawody do Wrocławia, ale ja ich nie przejęłam na zasadzie, że ja chcę i już. Ale na takich zawodach się zarabia? Na takich zawodach trzeba... Pierwsze, najważniejsze, trzeba poszukać sponsorów. I rzeczywiście z tym był problem, ponieważ byłemu prezesowi w Książu po prostu, jak to się ładnie mówi, uciekł sponsor. I w związku z tym te zawody rzeczywiście musiały się... To od pani decyzji zależy teraz, że ten puchar wróci do Książa? Nie, jak rozumiem, to są nie. organizatorzy, to znaczy, którzy przyznają prawo do organizacji. To znaczy, to jest Polski Związek Jeździecki, tak? To jest Międzynarodowa Federacja Jeździecka, bo... A w Polskim Związku Jeździeckim też pani działa? Działam w Polskim Związku Jeździeckim, ale proszę pamiętać, że każdy z członków zarządu, jeżeli chodzi o jego jakąś tam małą działkę, ma taką zasadę, że się wyłącza z głosowania. Znaczy nie wstrzymuje się od głosów, tylko się w ogóle wyłącza z głosowania. To w takim razie Wałbrzychowi pomoże, czy przeszkodzi, skoro pani nie może głosować? Na pewno. W decydującym momencie. Ja powiem w ten sposób, że moja działalność w Polskim Związku Jeździeckim jest działalnością w 100% społeczną. To ja nie czerpię żadnych środków finansowych z tego, że działam w Polskim Związku Jeździeckim i nie działam od wczoraj, tylko działam od 13 lat, ponieważ przez 12 lat byłam przewodniczącą Komisji Ujeżdżenia i też członkiem Polskiego Związku Jeździeckiego, członkiem zarządu. Natomiast w tej chwili oczywiście, że będę się starała, żeby pozyskiwać jak najwięcej imprez do Książa. Ja uważam, że w Książu mamy świetne zawody powożeniowe. Mamy rewelacyjnego zawodnika Bartłomieja Kwiatka, rewelacyjnego. Jest to zawodnik SLKS Książ, zawodnik, który jest znany w Europie, na świecie, który jest znany w Polsce również, jest w plebiscycie dolnośląskim, w plebiscycie wałbrzyskim i myślę, że to jest zawodnik, na którego na pewno możemy stawiać. Natomiast tak naprawdę popularyzacja jeździectwa odbywa się głównie przez jedną dyscyplinę i nie jest to ujeżdżenie moje ukochane ze względu na to, że sama jeździłam do Książa na zawody jako zawodnik, tak? Natomiast jest to przede wszystkim dyscyplina, która jest
dyscypliną najbardziej dynamiczną, czyli skoki przez przeszkody. I myślę, że zaczynając od małych zawodów, na których być może nie można zarobić, ale to też w zależności od tego, co będziemy uważali za zarobek. Bo ja uważam, że krokiem do przodu będzie to, że nie będzie trzeba dokładać do którejkolwiek imprezy, tylko ona się zamknie i ona się zamknie kosztowo. Pani ma pieniądze na to, żeby dokładać do imprezy w tym momencie? Pani ma jakąś gotówkę w ogóle? Na dzień dobry? Też proszę pamiętać o jednej rzeczy. Możemy tutaj mówić o dwóch rodzajach organizacji zawodów. Pierwsza organizacja zawodów odbywa się w ośrodkach, które są tym zainteresowane i to one są organizatorami. Ale najczęściej Polski Związek Jeździecki i w ogóle wszystkie związki, tak samo Dolnośląski Związek Jeździecki, nie przyznaje miejscom czy ewentualnie organizatorom instytucjonalnym w sensie spółek, jednostek, ale przyznaje klubom. Bo to kluby starają się na zasadzie porozumienia z właścicielem ośrodka zorganizować zawody, pokazy, szkolenia. I na terenie bliskim nam bardzo, w Strzegomiu, pan Marcin Konarski robi bardzo duże zawody. Robi to z jednej strony jako firma, natomiast z drugiej strony jako Stragona Strzegom, czyli jako klub jeździecki. Tutaj mamy dwa podmioty. Jednym podmiotem jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu, którego zakładem jest stado ogierów w Książu. Z drugiej strony mamy klub rodzimy pod nazwą SLKS Książ. Mamy też i inne podmioty, które już organizowały zawody w Książu, tak jak gdyby, jak klub międzyszkolny Randon. I myślę, że na pewno to też jest droga poszukania chętnych do organizacji wspólnej imprezy, w której będziemy się dzielić kosztami, a podział kosztów może być taki również, że stado będzie zarabiało na boksach, stado będzie zarabiało na dzierżawie obiektu, natomiast koszty organizacyjnej samej imprezy i obsługi samej imprezy będą po stronie już klubu czy jakiegokolwiek stowarzyszenia, bo to nie musi być. No dobrze, to są tajniki organizacji imprez, a ja bym chciał Panią jeszcze zapytać może na koniec, ile trzeba zainwestować w to, w ten obiekt, infrastrukturę, bo jak Pani przyjechała, to Pani nie tylko spojrzała w papiery, ale Pani też się rozejrzała po obiekcie. Czy tam możemy tak w ciągu paru miesięcy uruchomić te wszystkie imprezy, o których Pani mówi, czy najpierw tam trzeba wyłożyć 1,2,3 milionów, żeby doprowadzić pewne rzeczy do porządku? Ja bym powiedziała, że to nie są aż tak duże pieniądze. Na pewno o pewnych inwestycjach marzymy, prawda? Myślę, że ci, którzy są do tej pory w Książu i ci, którzy Książ znają od dawna i ja tak samo, marzymy o pewnych inwestycjach, zarówno w tą infrastrukturę troszkę hodowlaną, jak i w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Wiadomo, że w tym roku SLKS Książ zgłosił na rok 2014 i wysłał również taką prośbę do Kamieńca o zgodę. Zawody rangi Mistrzostw Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Europy w powożeniu. Ta impreza na pewno wymaga sponsora, na pewno wymaga zaangażowania środków zewnętrznych. Mamy place ujeżdżeniowe, ale te place wymagają poprawienia. W związku z tym, jeżeli chcemy mówić o zawodach rangi eliminacji Pucharu Świata w ujeżdżeniu, na pewno te place muszą zostać Pani poprawione. Będzie szukała sponsorów instytucjonalnych czy komercyjnych? Ja myślę, że... tu nad współpracą z gminą Wałbrzych na przykład. Oczywiście, że i instytucjonalnych, i komercyjnych, i również śledzenia środków unijnych. Czasami zdarza się niejednokrotnie, że ci, którzy są zainteresowani organizacją imprez na danym terenie, są również pomocni do tego, żeby szukać pieniędzy zewnętrznych. Proszę pamiętać o tym, że mamy tą nową perspektywę, tak, w której też mówimy o tym, że ma być więcej pieniędzy dla NGO, dla tych organizacji pozarządowych. Więc ja myślę, że tutaj współdziałanie z różnymi organizacjami i współorganizacja imprez też przyniesie środki finansowe. Ja nie ukrywam, że współpracuję ze stowarzyszeniem, które się nazywa Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej PEGAS. I tutaj też jest możliwość pozyskiwania przez właśnie organizację pozarządową środków finansowych, które pomogą przy organizacji hipoterapii, przy organizacji parajeździectwa, bo
Ślązaki dla parajeździe, dla parajeźdźców są kapitalnym materiałem sportowo-rekreacyjnym. Więc ja tutaj widzę bardzo różne ścieżki i tę resocjalizacyjną, i zmianę zawodu, bo wbrew pozorom wszyscy mówią, że Polacy świetnie jeżdżą konno, Polacy kochają konie. Tak, ale takich osób, które się specjalizują nie tylko w hodowli, ale przede wszystkim w obsłudze koni, specjalnie wielu nie ma. I ci nasi dobrzy fachowcy najczęściej wyjeżdżają na zachód ze względu na to, że tam mają zdecydowanie lepsze warunki finansowe z jednej strony, a z drugiej strony na jakąś tam możliwość odskoczni. Takich ośrodków sportu i rekreacji na poziomie pośrednim powstaje bardzo dużo i to jest świetne, prawda? Bo to są też nowe miejsca pracy. Więc tutaj zmiana zawodu, czyli przekwalifikowanie, ta działalność taka troszeczkę edukacyjna, co można, bo konie i uczą pokory, i uczą cierpliwości, i wychowują w bardzo dużo. To wszystko będzie w Pani strategii. To jest oczywiście w jakimś tam w projekcie planu restrukturyzacji stada ogierów w Książu. To się już znalazło. Znalazło się hasłowo z pewnymi jak gdyby takimi zahaczeniami czasowymi, no bo bez osi czasowej nie można niczego zrobić, bo to też by się Pan bardzo chyba zdenerwował, gdybym ja powiedziała, no my planujemy, tylko nie powiedziała kiedy, prawda? Więc ta oś czasowa musi być, bo z tą osią czasową moje nerwy tu nie mają nic do rzeczy, bo myślę, że kto inny by się bardziej tutaj mógł zdenerwować. Ostatnie pytanie. Gdyby gmina Wałbrzych stwierdziła, że w związku z tym, że Książ należy do gminy Wałbrzych, palmiarnie należy do gminy Wałbrzych, że wypadałoby jeszcze zadbać o stado ogierów w Książu. Myśli Pani, że jest możliwa taka transakcja, żeby gmina Wałbrzych, ja rozumiem, że teraz macie nowe rozdanie i najpierw trzeba przetestować to, jak będzie to funkcjonowało, ale puszczając wodze fantazji, widzi Pani ośrodek taki jak Książ jako własność gminy Wałbrzych? Nie ukrywam, że byłam zwolenniczką komunalizacji wrocławskiego toru wyścigów konnych na Partynicach i ta komunalizacja na pewno Partynicom wyszła na dobre. Natomiast tutaj no, nie chciałabym mówić, czy to by wyszło na dobre, czy nie, bo pewne są też i założenia strategiczne naszych właścicieli. Natomiast jedno, co na pewno deklarujemy, to deklarujemy bliską współpracę zarówno z zamkiem, jak i z palmiarnią. Będzie powstawał wspólny... Bilet? Nawet nie bilet, tylko wspólny program, bo to bilet biletem, prawda? Natomiast no, każdy może powiedzieć, no to dobrze, no to wejdźcie z wiedźcy, ale musi być pewien program. Wspólna oferta. Wspólnej oferty. Natomiast o ile nasz właściciel, czyli Kamieniec, wyrazi zgodę, jesteśmy już po rozmowach też z panem prezesem Urbańskim z Zamku Książ, żeby spróbować robić również wspólne oferty unijne przy rozdaniach środków unijnych, razem przy interlegach. Tak, dlatego że pewne rzeczy można zrobić razem, no bo dwóch właścicieli, prawda? Natomiast z drugiej strony no, ta bliskość wymaga współpracy, absolutnie. Współpracy. Tym bardziej, że ja uważam, że przy obecnej ofercie zamku, to my możemy tylko zyskać na tym jako stado, które sprzeda nie tylko i wyłącznie tą hodowlę, ale sprzeda również i produkt nie tylko hodowlany, ale właśnie sportowy i rekreacyjny. Panie kierownik, więc jeżeli te plany dojdą do skutku, to zaprosimy Panią ponownie do studia. Bardzo Pani dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję. Monika Słowik, kierownik Stada Ogierów Książę, była naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.